porządkowanie grobów przed wszystkimi świętymi i opieka nad nimi w kolejnych miesiącach. To nowa usługa, jaką oferują podopieczni Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu. Dla niepełnosprawnych to okazja, by mogli poczuć się potrzebni. Dla zakładu szansa na zarobienie pieniędzy potrzebnych na działalność placówki. Łukasz i Józef są podopiecznymi Zakładu Aktywności Zawodowej od 2 lat. Teraz pod okiem opiekuna porządkują groby na jarosławskich cmentarzach. Grabią liście, usuwają wypalone znicze, myją nagrobki. To jest ciężka praca? Nie. Jaka? Trzeba, żeby to wyglądało. Trzeba pomyśleć o nich. Coż nie żyją. Sprzątanie w zależności od wielkości nagrobka kosztuje od 20 do 40 zł. Można też zamówić konserwację, przyniesienie kwiatów i zniczy, a w zimie odśnieżanie grobów. Zakład Aktywności Zawodowej przesyła także dokumentację fotograficzną tego, co zrobili podopieczni. Takie zajęcie ma bardzo duże znaczenie dla naszych podopiecznych. Jest to nie tylko forma zarobienia pieniążków, ale także wspaniała okazja na rehabilitację, uczenie się pracy. Skorzystaniem z pomocy niepełnosprawnych zainteresowanych jest wiele osób, które albo nie mają na to czasu, albo mieszkają za daleko, by zadbać o groby najbliższych. Nie ma lepszych pracowników niż osoby niepełnosprawne. Są bardzo dokładni, są bardzo skrupulatni w tym, co robią. Praca ich nie męczy, nawet jeżeli jest bardzo monotonna. I to, co najważniejsze, wykonują tą pracę z ogromnym zaangażowaniem. W Jarosławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej pracuje 40 niepełnosprawnych. Placówka dostaje wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale część pieniędzy musi zarobić sama. Dlatego oferuje wciąż nowe usługi, na przykład kuchnia, w której pracują niepełnosprawni, każdego dnia przygotowuje 350 obiadów dla uczniów jarosławskich szkół.